Witam. W dzisiejszym filmie porównamy wojska Egiptu z wojskami Izraela. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widzów, których serdecznie pozdrawiam. Pod koniec czerwca Ministerstwo Obrony Izraela poinformowało o przetestowaniu pierwszego prototypu istniejącej broni laserowej, zdolnej do zestrzeliwania dronów oraz innych obiektów latających. Choć wprowadzenie do służby zajmie jeszcze kilka dobrych lat, to Izrael jest jednym z pierwszych krajów, który przetestował rozwiązanie tego typu. W trakcie testów laser zainstalowany na pokładzie lekkiego samolotu był w stanie zestrzelić liczne drony, które znajdowały się w odległości 1 kilometra od niego. To jednak dopiero początek prac nad docelowym modelem, którego prototyp już za kilka lat będzie w stanie unieszkodliwić cele znajdujące się w odległości nawet 20 kilometrów. Ciekawostką jest też, że Izrael wysłał uzbrojonego robota do kontrolowania strefy Gazy. Zgodnie z informacją prasową izraelskich sił obronnych, Jaguar jest półautomatyczną maszyną wyposażoną w karabiny maszynowe. Ma stanowić substytut żołnierzy bojowych i jest jednym z pierwszych robotów na świecie, które mogą pracować w pełni autonomicznie. Oprogramowanie umożliwia mu nawigowanie do wyznaczonego obszaru, wykrywanie przeszkód, a nawet samodzielne strzelanie w określonych sytuacjach. W określonych przypadkach może też dokonać samozniszczenia, chociaż trudno kwestionować fakt, że sprzęt ten może być ważnym i silnym elementem izraelskich sił zbrojnych. To z pewnością może zaognić tak już napięte stosunki izraelsko-palestyńskie. Egipt też nie zostaje w tyle, ponieważ egipska marynarka wojenna otrzymała w pełni operacyjną i nowoczesną bazę morską, zlokalizowaną na północnym zachodzie kraju. Ma ona pozwolić na zabezpieczenie interesów Egiptu w regionie, a także być elementem bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się wyzwań militarnych, ale również związanych chociażby z nielegalną migracją. Po samej inauguracji baza stała się miejscem rozpoczynających się dużych manewrów wojskowych, gdzie można było zaobserwować m.in. współpracę zakupionych od Rosji śmigłowców uderzeniowych KA-52 oraz AH-64D produkcji amerykańskiej. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywały się z samolotami szkoleniowymi. W tym samym momencie na mój drugi kanał wjechał nowy film. Zachęcam Cię do obejrzenia. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Chciałbym Cię również zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza oraz łapki w górę lub w bok po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania.
W tym samym momencie na mój drugi kanał wjechał nowy film. Zachęcam Cię do obejrzenia. Karta pojawi się w tym miejscu. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba oraz łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Siemanko!